Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku, słuchajcie, dostaliśmy frytownicę beztłuszczową od firmy Derma. Zobaczymy sobie, jak ona wygląda, zobaczymy, co jest w opakowaniu, jak ona działa. Oczywiście przygotujemy sobie jakieś potrawy w niej, przetestujemy i zobaczymy, czy warto nabyć taką frytownicę, czy ma ona jakieś zalety względem takiej klasycznej, tłuszczowej frytownicy. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do dzisiejszego filmu. Model naszej frytownicy to jest DEM KZ100. Jak widzicie, przychodzi ono w takiej formie, w klasycznym kartonie z oznaczeniami producenta. Myślę, że to jest czas na rozpakowanie sobie. Frytownica jest oczywiście fabrycznie nowa, jeszcze nigdy jej nie otwieraliśmy. No i słuchajcie, na samym wstępie, jak widzicie, mamy instrukcję obsługi, mamy tutaj jakieś propozycje posiłków. Następnie jakiś element zapakowany w folię bąbelkową. Jeszcze nie wiemy, co to jest, ale na pewno będzie coś tam potrzebnego. No i sama frytownica zapakowana. Myślę, że sobie ją wyjmiemy i trochę o niej opowiemy. Słuchajcie, wypakowaliśmy sobie naszą frytownicę i muszę przyznać, że wygląda jak milion dolarów. Naprawdę, wizualnie prezentuje się genialnie. Całość oczywiście jest wykonana z plastiku. Jak widzicie, jest to takie czarne piano black z elementami rose gold. Coś w tym stylu, no wygląda efektownie, a jeszcze większy efekt sprawia to, jakich malutkich rozmiarów jest to urządzenie. Słuchajcie, kilka takich parametrów technicznych. Wkład naszego urządzenia jest to 3 litry, czyli całkiem sporo jak na takie urządzenie. Jeśli chodzi o wymiary urządzenia, jest to 21,5 cm na 27 na 29 cm. Zakres temperaturowy jest od 0 do 200 stopni. Zakres timera od 0 do 60 minut. Co więcej, moc znamionowa urządzenia to 1000 W, napięcie 220-240. Urządzenia elektryczne mają to do siebie, że lepiej działają po podłączeniu do prądu. I tak, słuchajcie, jest i w tym przypadku. Ogólnie na samej górze mamy panel dotykowy wraz z predefiniowanymi ustawieniami do różnych przepisów. I na przykład takie frytki. Weźmy sobie, jak widzicie, przyciskiem menu przeklikujemy sobie przez podstawowe takie zdefiniowane potrawy. No i weźmy sobie takie frytki. Urządzenie sugeruje nam, że będzie się piekło ono w 200 stopniach przez 20 minut. Jednorazowo możemy piec około 0,5 kg frytek. Zaraz sobie to zresztą przetestujemy. Jeśli chodzi o te opcje, one nie są dotykowe. Przeklikujemy się po prostu przyciskiem menu. Oczywiście wszystkie te parametry możemy sobie ręcznie pozmieniać. To nie jest tak, że możemy robić tylko to, co jest tutaj zdefiniowane i nic więcej. To jest po prostu taka szybka podpowiedź, żeby się nie zastanawiać, jeżeli chcemy sobie upiec, nie wiem, frytki, udka, żeby nie wyszukiwać, ile czasu one się będą piekły. Mamy po prostu je zdefiniowane. Jeżeli chcemy coś innego upiec, po prostu możemy sami sobie dostosować. Jeśli chodzi o funkcję urządzenia, to jest po prostu tyle. My skorzystamy sobie dzisiaj z tych predefiniowanych ustawień i przygotujemy, myślę, że jak to nazwa sama wskazuje, frytownica beztłuszczowa, więc zrobimy sobie frytki. Jednocześnie możemy do 0,5 kg frytek zrobić i myślę, że dorzucimy sobie jeszcze udka z kurczaka. Zobaczymy, jak to będzie smakowało, także myślę, że teraz zabierzemy się za to, co jest najważniejsze w tego rodzaju urządzeniach, czyli przygotowanie jedzenia. Doczytaliśmy się jeszcze w instrukcji, że urządzenie ma kilka zabezpieczeń, między innymi takie, że jeżeli niepoprawnie wsuniemy tackę do urządzenia, po prostu będzie gdzieś tam wystawała, jak widzicie, panel od razu zgasł, ono się nie uruchomi. Jak delikatnie przyłożymy, widać, że ono jest włączone, ale krzywo po prostu włożyliśmy i urządzenie również się nie chce uruchomić. Także dopiero po włożeniu naszej tacki poprawnie urządzenie działa. Także wydaje mi się, że to jest spoko opcja, bo nie da się nic tutaj uszkodzić. Po prostu urządzenie nam się nie uruchomi. Jeszcze wracając do rozmiaru, żeby wam uzmysłowić, jak małych to rozmiarów jest urządzenie. Słuchajcie, w porównaniu do czajnika. Zwykły czajnik kuchenny. No po prostu wymiarowo tak minimalistyczne, a jednocześnie tak duże, jeśli chodzi o pojemność, że czapki z głów. Tak jak mówiliśmy, przygotowaliśmy sobie około 0,5 kg frytek, wrzucamy je do pojemnika. Jak widzieliście, na dole wrzuciliśmy z tą metalowy element, który był na początku filmu i nie wiedzieliśmy, do czego to jest. W każdym razie jest wymagany do tego typu pieczenia.
Wrzucamy sobie frytki do urządzenia, uruchamiamy, wybieramy predefiniowany tryb frytek i będzie on się piekł w 200 stopniach 20 minut. Startujemy. Zobaczymy, jak wyjdą takie frytki po 20 minutach. Została nam ostatnia minuta z 20 pieczenia frytek. Słuchajcie, ja jestem ogromnie ciekawy, jak one wyjdą, bo tak jak mówiłem, my wcześniej korzystaliśmy ze zwykłej frytownicy, takiej klasycznej, gdzie trzeba wlać, nie wiem, ze 3-4 litry oleju. No i te frytki wychodziły po prostu jak frytki. No ciekawy jestem, jak w tej kwestii, jeżeli będą smakowały tak samo, no to wydaje mi się, że super opcja, bo zobaczcie, ile dużo mniej praktycznie w ogóle tutaj tłuszczu się nie używa. Także zobaczymy, czy będą tak samo chrupkie. No nic, została nam ostatnia minuta, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i słuchajcie, 20 minut minęło, urządzenie się nam wyłączyło. Ja myślę, że teraz najważniejsza kwestia, jak to wygląda. No powiem wam, że wygląda dobrze. Przerzućmy sobie to na talerz. Pierwsze, co zauważyłem z plusów, to to, że nie trzeba osączać tych frytek z tłuszczu, bo nie smażyliśmy ich w tłuszczu. No nic. Aj, turbo gorące. Poczekamy, zaraz spróbujemy. Dobra, słuchajcie, trochę nam przestygło. Posoliliśmy. Smacznego. Słuchajcie, frytki z zewnątrz turbo chrupiące. W środku są takie mięsiste, są idealne wręcz. Ciekawie smakują, ponieważ nie ma tego takiego posmaku tłuszczu, który zawsze jest w frytkach. One są tutaj takie jakby suche, ale powiem wam, że bardzo dobre. Wydaje mi się, że jakby tak postawił jedno obok drugiego i nie powiedział nikomu, to jedynie co zdradza, to właśnie to, że one są bardziej takie suche. Nie są nasączone tą oliwą i moim zdaniem to jest perfekcyjne. Słuchajcie, mamy i nuggetsy, mamy i paluszki rybne. To co robimy? Ja myślę, że paluszki wrzucimy. Mogą być ciekawe. Słuchajcie, wrzucimy sobie 5 i wykorzystamy sobie tryb ryba. Znaczy, myślę, że to z rybą niewiele ma wspólnego, ale może akurat wyjdzie. 150 stopni i teoretycznie 12 minut. No zobaczymy, na opakowaniu jest 150 stopni i 15-20 minut, tak? Tak. No zobaczymy, tutaj może wyjdzie w 12, jak nie to jeszcze dorzucimy sobie 3 minuty. Startujemy. Słuchajcie, jeśli chodzi o głośność urządzenia, no to tak jak słyszycie, właśnie nam skończyły się robić paluszki rybne. To co? Otwieramy. No i tak one się prezentują. Po samym tym słychać, że są na pewno chrupiące. Słuchajcie, są turbo ciepłe, dlatego przekrójmy sobie jednego. Zobaczmy, czy on w środku się zrobił, bo to jest najważniejsze. No i powiem wam, że wyglądają na zrobione. No nic, spróbujmy sobie. Słuchajcie, spróbowane. I jest dokładnie to samo, co w przypadku frytek. Z zewnątrz chrupiące i to bardzo chrupiące. W środku soczyste. I powiem wam, że to jest chyba killer feature, jeśli chodzi o tego rodzaju urządzenia. W tym przypadku Derma KZ100. I powiem wam, że wydaje mi się, że to jest duża przewaga, jeśli chodzi o klasyczne frytownice. No cóż, dwie potrawy zrobione. Czas na krótkie podsumowanie. Słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie naszej frytownicy beztłuszczowej. Pierwsze co, na pewno jej rozmiar i kompaktowy rozmiar. Słuchajcie, jak widzicie, urządzenie jest turbo małe. Jak widzieliście wcześniej, przestawialiśmy do czajnika, jest po prostu niewiele większe. Moim zdaniem to jest perfekcyjna rzecz, jeśli chodzi o ludzi, którzy mają małe kuchnie. Druga kwestia, sam proces przygotowywania dań. W tym przypadku mamy tak dobrane czasy, że jak widzicie, wszystko jest idealnie przygotowane, nic nie jest spalone, jest wszystko chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, czyli takie jak powinno być. Zrobiliśmy sobie frytki i paluszki rybne, wykorzystując predefiniowane tryby w naszej frytownicy i w obu przypadkach idealnie to się sprawdziło. Trzecia kwestia, myślę, że jej wygląd. No, mi osobiście ten sprzęt podoba się bardzo. Jest taki czysty, czarny piano black z dodatkami gold rose'a, złoty róż, tak? Wygląda to elegancko, schludnie, na pewno ozdobi część z waszych kuchni i moim zdaniem to jest mega przewaga. Nie jest urządzenie przekombinowane, nie jest krzykliwe, po prostu jest eleganckie, ładnie prezentuje się w kuchni. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobała wam się prezentacja.
Urządzenie stosunkowo proste, więc tutaj nie ma co opowiadać. Najważniejsze jest to, że działa i działa dobrze. Dajcie znać koniecznie, jakie byście chcieli zobaczyć inne przepisy przygotowane właśnie w tego rodzaju urządzeniu. Słuchajcie, ja dostrzegam pewną rzecz, że myślę, że to urządzenie jest bardzo dobre dla osób, które chcą zgubić kilka kilogramów. A dlaczego? Ziemniak jako ziemniak ma niewiele tak na dobrą sprawę kalorii, ale jeżeli utopimy go w 3 litrach oleju, żeby zrobić frytki, no to te kalorie już się nabijają. W tym przypadku tego problemu nie ma, ponieważ wszystko odbywa się bez tłuszczu. Tak samo jak i taka ryba w panierce. Okej, panierka może mieć trochę kalorii, ale też wrzucamy ją i pieczemy praktycznie gorącym powietrzem i wszystko smakuje bardzo dobrze, a z kolei jest niewiele kaloryczne. Jeżeli wrzucimy sobie to na patelnię z olejem, ten olej zawsze nam się wchłonie w tą panierkę i zawsze będzie to tłustsze, przez co będziemy dobijali sobie kalorie. Wydaje mi się, że ta opcja na pewno się sprawdzi dla osób, które te kalorie liczą. Słuchajcie, jeszcze jedna z zalet to jest to, że to jest po prostu takie czyste gotowanie. Nie potrzebujemy żadnych ręczników papierowych, nic nam nie strzela, nic nam nie skacze, nic nam nie chlapie dookoła. Po prostu wkładamy, zamykamy i dostajemy gotowy posiłek. Zapewne pojawi się też sporo głosów, że to samo można zrobić w piekarniku. Owszem, podejrzewam, że można zrobić to samo w piekarniku przy pomocy termoobiegu, ale piekarnik trzeba po pierwsze wcześniej nagrzewać, poza tym odpalanie całego piekarnika dla dwóch porcji na 2-3 osoby moim zdaniem nie ma większego sensu, a tu mamy po prostu urządzenie, które wrzucamy, chowamy sobie do spiżarki i nam nie zalega już na blacie. Jeszcze na sam koniec podziękowanie dla firmy Derma za udostępnienie nam do testów tej frytownicy. Sprawdziła się bardzo dobrze, jesteśmy z niej zadowoleni. A wy, kochani, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakieś inne potrawy przyrządzone we frytownicy beztłuszczowej. Nam chodzi z tyłu głowy jakieś surowe mięso, czyli wrzucić jakieś, nie wiem, skrzydełka z kurczaka albo udka z kurczaka, zobaczyć, jak one będą smakowały i czy wyjdzie nam tak samo dobrze jak z piekarnika. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście widzieć, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!